Śląsk szykuje się do meczu Ekstraklasy z mistrzem Polski. Mimo to na zespole nie widać jeszcze wielkiego skupienia. Wrocławianie cały czas są w doskonałych humorach po wygranym w weekend turnieju Final Four Pucharu Polski. To szczególny moment dla tych, którzy zaczęli odbudowywać siłę Śląska. Naszła mnie taka refleksja, ile to już nie wygraliśmy od kiedy tutaj jesteśmy. 2,5 roku był Puchar PZKosza, awans z drugiej do pierwszej ligi, awans z pierwszej ligi do Ekstraklasy, teraz ten Puchar Polski. No niesamowite rzeczy. 2,5 roku, tyle sukcesów. Miejmy nadzieję, że ten pierwszy rok jeszcze... Ten pierwszy rok w Ekstraklasie jeszcze przyniesie nam kilka fajnych momentów. Trener Śląska, który po przejęciu zespołu w trakcie sezonu zmienił bardzo pozytywnie sposób gry drużyny, nie chce dziś otwarcie mówić o sprawieniu kolejnej sensacji i wygraniu ligowego spotkania w Zielonej Górze. Nie ukrywa jednak, że dobry wynik w Pucharze Polski dał jego ekipie spory zastrzyk pozytywnej energii. Pozwala myśleć optymistycznie o przyszłych meczach. Tak samo mówiłem wcześniej, że powtarzalność tych meczy na takim dobrym poziomie, to jest bardzo ważne. Ja tak naprawdę do chłopaków powiedziałem natychmiast po meczu tym wygranym pucharowym, że jeżeli powtórzymy, nie mówię już o rezultacie spotkania, ale jeżeli powtórzymy sposób naszego grania, to już będzie to naprawdę duży krok naprzód. Twardo po ziemi stąpa jeden z bohaterów ostatnich dni w Śląsku, Michał Gabiński. Wie, że wygrana w Zielonej Górze będzie mogła kandydować do miana niespodzianki rundy. Bardzo trudne zadanie. Stelmet, wielka drużyna, mają najlepszych polskich zawodników, bardzo dobrych zawodników zagranicznych. Mamy nadzieję, że uda nam się pójść na fali zwycięstwa. Już dostaliśmy jeden dzień wolnego, odpoczęliśmy trochę, no i trzeba wrócić do szarej rzeczywistości, do tego, co dało nam sukces, czyli ciężka praca. Mecz z Telemetu Zielona Góra ze Śląskiem Wrocław w sobotę 15 lutego o 18:00.